właśnie przyjechała bieżnia. Także słuchajcie, taki gabaryt. Ledwo co się tir zmieścił nam, kurczę, w bramie. No i musiałam wtachać to sama, bo Sylwestra nie ma, Sylwester jest dzisiaj w pracy. Więc musiałam to jakoś wpierniczyć sama do domu. A jak się domyślacie, trochę to waży. I oczywiście Felka jeszcze mi do tego wyleciała za bramę, więc jeszcze dodatkowo musiałam ją ganiać. Także po prostu się tak zmęczyłam. Kurczę, ale zobaczcie, 14 luty, a jaka jest pogoda. Normalnie wiosna. Pamiętam, jak 14 lutego raz byliśmy właśnie w jakimś ogrodzie w Warszawie i było tak dużo śniegu, a teraz to już normalnie wiosna. Będziemy mogli niedługo sadzić trawę. Także cieszy mnie to niezmiernie. Jeszcze super słoneczko dzisiaj świeci. Gdybym nie pracowała, to jeszcze poszłabym pewnie na jakiś spacerek. Więc wiosno nadchodź. Niedługo będziemy sadzić naszą trawkę w końcu. Już się nie mogę doczekać, jak tu będzie zielono w końcu ładnie. Bez tej górki. Pozbyliśmy się. Felkę zostawiłam trochę na dworze. Jak tak chciała polatać, to niech sobie posiedzi teraz na dworze. Ładna jest pogoda. I musiałam polecieć za nią do końca osiedla, kurczę. Bo ona tak wylatuje niestety. Odkąd ją zaadoptowaliśmy, to kurczę... Tak się nauczyła i się oduczyć nie może. Niedobrzyzna jedna. Muszę w końcu zdjąć te lampki, bo jeszcze nie zdjęłam lampek świątecznych. Ale w końcu zdejmę. Dobra, moje dziecko nie daje mi chwilowo pracować, bo obuzuje trochę. Więc wykorzystam ten moment i otworzę bieżnię. Wzięłam sobie przerwę. A, już się nie mogłam jej doczekać tej bieżni. I otwieramy. Tak, która? Mama będzie teraz ćwiczyć. Kornelcia ma jakiegoś chyba foszka dzisiaj. No, mama otwiera, mama bieżnię kupiła, wiesz? Będzie ćwiczyć, bo chce schudnąć trochę. Wzięłyśmy sobie przerwę, bo Kornelcia właśnie nie chciała mi dać za bardzo pracować. Więc wykorzystuję przerwę, żeby odpalić, zobaczyć, otworzyć bieżnię. Zobaczyć, czy tutaj będzie w ogóle dużo składane, a czy raczej nie będzie wcale, a jest jakoś złożone już w całości. Zobaczymy, bo nie miałam jeszcze takich sprzętów w domu. No, odejdź, córa. Przejedź, bo mama musi tutaj przejść. Proszę Państwa, wygląda to tak. Jest ogromna. Myślałam, że ona będzie taka malutka, a ona jest po prostu jakaś taka duża się wydaje. Bo ona, wiecie, my nie kupiliśmy takiej składanej podłóżko. Później Wam powiem dlaczego, co i jak. So, mogłabym się niby wydostać na siłkę, ale zazwyczaj po prostu mi szkoda czasu na siłkę marnować, żeby z tego domu się wydostać. Jak już mam się z domu wydostać, to już wolę jechać na jakieś zakupy czy cokolwiek takiego. Dlatego kupiłam sobie po prostu taką bieżnię do domu, bo Sylwester na siłkę chodzi. A ja tak jak mówię, albo wolę na jakieś zakupy jechać, tego czasu jest mniej przy dziecku, więc postawiłam sobie na bieżnię po prostu w domu. I zobaczymy. No na razie zobaczcie. Naprawdę jest ogromna, wydaje się. Zobaczymy. Nie wiem, czy ja ją sama otworzę, ale nie wytrzymam. Sylwester wraca dopiero o 17, więc nie wytrzymam. Musimy zobaczyć. Ona normalnie wygląda jak jakaś taka profesjonalna bieżnia z siłowni. My na początku planowaliśmy kupić sobie mniejszą, ale jednak zdecydowaliśmy się właśnie na taką. Ona, zobaczcie, na całą długość naszej tak naprawdę wyspy kuchennej. Pas do biegania jest bardzo długi, więc jak ktoś biegać lubi na bieżni, nie tylko chodzić sobie, ale biegać, to pas jest, słuchajcie, bardzo długi do biegania. No i tutaj macie, jak widzicie, taki monitorek. Ona jest naprawdę bardzo wysoka, ta bieżnia. Tego monitorku na razie jeszcze nie podłączałam, dlatego że tam Sylwester przyjdzie, to śrubki jeszcze zamontuje, żeby to sobie tak stało. No ale słuchajcie, zobaczcie. Ona jest normalnie jak profesjonalna bieżnia z siłowni. Także super. I będę mogła sobie oglądać telewizję. Specjalnie właśnie stawiam tutaj. Tutaj mamy telewizor, więc będę mogła sobie obejrzeć, po prostu oglądać telewizję i po prostu sobie ćwiczyć. Więc ona będzie po prostu stała i mnie wkurzała i zmuszała mnie do ćwiczeń. A jak postawiłabym sobie ją w garażu, no to wiadomo, do tego garażu po prostu nie chciałoby mi się chodzić. Dlatego zdecydowałam się na razie, że dopóki nie schudnę, ona będzie stała i mnie mobilizowała właśnie w salonie. A jak już trochę schudnę tyle, ile bym chciała, to wtedy ją może gdzieś po prostu przestawimy, ulokujemy w innym miejscu, żeby nie zagracała nam tutaj salonu. No ale na razie tutaj będzie stała. Bo innej opcji nie ma. Jak chce się schudnąć, to niestety musi tak stać. Także taka bieżnia, słuchajcie, przyszła do nas w całości. Ja nic nie musiałam składać, co jest dużym plusem, uważam. No i do bieżni przyszły takie dodatki. Więc przypuszczam, że to jest jakiś olejek do smarowania, tylko nie wiem czego. Później się dowiem. Stoper pewnie taki do stopu, jak chce się zatrzymać bieżnię, przynajmniej tak zawsze było na siłowni. No i reszta, jakieś tam śrubki. No i przypuszczam, że te śrubki są właśnie do montażu tutaj z przodu, żeby podnieść cały ten sterownik.
No i narzędzie jakieś, no i taki klucz, żeby zamontować właśnie te śrubki. No i zobaczymy. No dużo, dużo montażu tutaj nie ma, jak widzicie. Także w większości ona jest po prostu złożona. Tutaj jest kabelek, tutaj mam gniazdeczka, więc będę miała właśnie możliwość szybkiego takiego podłączenia. Na razie sobie ją tutaj ustawiłam. Zastanawiałam się, czy ją postawić tutaj, czy tam bardziej od strony okna, no ale tutaj mam cały na razie sprzęt biurowy, bo ja pracuję teraz zdalnie, Sylwester pracuje zdalnie, więc na razie ją tutaj postawiłam, niech sobie stoi, a później się zobaczy. A ten gamuń mały jeszcze stoi. Zostawiłam ją na dworze, żeby skorzystała z pogody, bo mnie wkurza, że tak nam wylatuje za tą bramę i ja później muszę za nią ganiać. Chodź, gamuniu. Chodź, opiernicz dostaniesz. Mówiłam ci tyle razy, że nie wolno. Co ci tak źle w domu? Nie będzie głaskania. Dlaczego uciekasz? Nie będzie głaskania. Dlaczego uciekasz za bramę? Pytam się coś. Tak się nauczyłaś, głupio. Sami oczywiście chcę się wszystkimi przywitać, ale to z gamon jeden mały. Później ja muszę za nią latać, żeby nie przeszła pod ogrodzeniem. No, i się teraz będzie chowała. Cwaniara mała. No. Cwaniak jesteś. Dlaczego uciekasz za bramę? Jeszcze ci samochód potrąci i co będzie? Cwaniaku jeden. Ja piękna wstała, tak? Ubrałyśmy, obudziła się. Mama już skończyła pracę. I czekamy na tatę. Tak? Jest cała piękna, proszę bardzo, moja walentynka. Walentynkowo ubrana. Zestaw serduszkowy, tak? Tak! O, proszę bardzo. Jak się pięknie bawi. A ta tylko, o, żeby jej rzucać Donata. Nie, Kornelia ci rzuca. Proszę, Kornelia, rzucaj Weli Donata. Rzucaj jej Donata. Tak nie dosięgnie, o. Pięknie. Czekamy, aż tatuś wróci. A mama się może weźmie zabieżnie trochę, co? Może ją skręcę, zanim tata przyjedzie. Jeszcze zobaczymy, jak ona działa. No pięknie się bawicie razem, pięknie. No trochę dawno nas tutaj ostatnio nie było, ale słuchajcie, mamy ostatnio takie zamieszanie, bo ja wróciłam do pracy po macierzyńskim. Tak naprawdę zmieniłam pracę, więc miałam dużo szkoleń po prostu. No i do tego, słuchajcie, Kornelcia jeszcze z nami tutaj w domu, bo myślałam, że dam radę po prostu, więc widzicie, co się dzieje. Ja myślałam, szczerze mówiąc, że dam radę. Nie chciałam jej oddawać do żłobka, no bo jakoś tak po prostu stwierdziłam, że aj tam mamy pracę zdalną i ja i Sylwester, znaczy raz na jakiś czas musimy jechać do biura, raz ja jeżdżę do biura, raz Sylwester jeździ do biura. Ja teraz ze względu na te szkolenia jeździłam troszeczkę częściej, w szczególności na początku miesiąca. No i myślałam, że po prostu damy radę z Kornelcią w domu. Skoro pracujemy zdalnie, że nie będziemy jej oddawać do żłobka, ale ona już po prostu potrzebuje się wyszaleć. Naprawdę tyle energii, co to dziecko teraz ma, to ja już czasami nie daję rady, w szczególności jak mam i pracę i tutaj muszę przerwę sobie wziąć, bo do niej muszę tam czy pieluchę, czy ją nakarmić, a do tego ona po prostu chce się bawić. To już nawet nie chodzi o to karmienie i tak dalej, i o takie normalne czynności, tylko ona po prostu chce się bawić. Chce, żeby ktoś się nią zajął, chce, żeby ktoś się nią interesował, żeby ktoś się z nią po prostu bawił. Więc sądzę, że jak pójdzie do żłobka, to po prostu tam się zajmie dziećmi i po prostu będzie miała więcej czasu takiego. O, proszę bardzo. Tu co chwilę się spina na kanapę. Albo na schody już lata, po schodach to już tak zamiata, że też jej trzeba co chwilę pilnować. No i tak jak mówię, no ja też nie chciałam do tego żłobka jej za bardzo oddawać, ale teraz po prostu już jesteśmy w takiej sytuacji, że nie ma wyjścia, bo ja też nie chcę, żeby ona oglądała cały dzień tylko telewizję. Jej oczywiście staram się szukać jakieś tam zajęcia w ciągu dnia, no ale to jest za mało. Ona po prostu potrzebuje innych osób, które się nią zajmą, więc myślę, że żłobek to jest jedyna rozsądna teraz decyzja. No i właśnie od marca nasze dziecko idzie do żłobka. Trochę nie ukrywam, no wiecie, to jest pierwsze dziecko, więc ja... No ciężko mi z tą myślą, że będę musiała odciąć tą pępowinę. Wiadomo, no niby wiem, że to jest dla niej lepsze, ale po prostu wiadomo, każda mama chyba przy pierwszym dziecku czuje to samo, bo przy oddawaniu dziecka do żłobka każda ma jakieś tam swoje obawy. Ale Kornelia, nawet jak jesteśmy właśnie u Sylwestra czy brata, gdzie jest mnóstwo dzieci, to ona się tymi dziećmi po prostu zajmuje i nas wtedy nie ma. Nie ma wtedy rodziców. Ona najchętniej wtedy by nawet do nas nie podchodziła, tylko bawiła się z tymi dzieciakami. Więc myślę, że ona do tego żłobka przystosuje się bardzo szybko, do otoczenia i tak dalej. Gorzej będzie ze mną na pewno pierwszy dzień.
pod tym względem. Psychicznie będę po prostu rozwalona na pewno, ale mam, po prostu wiem, że to będzie dla niej w tym momencie najlepsze, bo tam będzie miała po prostu fajne zabawy organizowane, tak? A tutaj, no to wiadomo, ja muszę ją czymś zająć, muszę jej znaleźć jakąś zabawę, jak po prostu pracuję i nie poświęcam jej po prostu tyle czasu, ile faktycznie chciałabym jej poświęcić, no ale nie mam na to wpływu, bo muszę pracować, tak? Trochę mam obawy przed tym żłobkiem, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Więc Kornelcia, słuchajcie, od marca idzie do żłobka. Ja zaczęłam pracę, więc dużo się ostatnio u nas działo, szkolenia. Ja pierwszego dnia w pracy to po prostu, to takie, ja nie wiem, jakbym nie wiedziała, co się działo, no nie? Przyszłam i taki natłok po prostu od razu informacji. Niby to były takie czynności, które wykonywałam na co dzień, ale wiecie, po takim czasie wrócić z macierzyńskiego, to trzeba po prostu znowu wrócić do takiego trybu życia, jak wcześniej się żyło, czyli praca. Tylko jeszcze teraz właśnie dochodzi dziecko, gdzie to wszystko trzeba jakoś połączyć. No niestety takiej możliwości nie mamy, żeby komuś dziecko oddać do popilnowania, bo Sylwestra mama troszeczkę daleko mieszka. A mojej mamy niestety nie ma już na tym świecie, babci Kornelci drugiej. Więc żłobek to jest jedyne rozsądne po prostu w tym momencie wyjście z całej tej sytuacji. No i zobaczymy, jak to będzie. Ja myślę, że Kornelcia, mówię, nie będzie miała problemu z przystosowaniem się do nowego tego środowiska, bo ona lubi dzieci, więc jeżeli dzieci są w pobliżu, to ona grzecznie się i ładnie z nimi po prostu bawi. Więc mam nadzieję, że jakoś to po prostu będzie. Także czas i pora po prostu wrócić do normalnego trybu życia. No i nie nagrywałam ostatnio też dlatego, że trochę nam się kamerka ostatnio popsuła. Już słuchajcie, drugi raz mieliśmy problem z tą naszą poprzednią kamerką, dlatego że robiły nam się takie pasy po prostu na filmach, pewnie zauważyliście, na niektórych filmach. No i ja musiałam po prostu tą kamerkę zareklamować i oddać ją. No i czekamy teraz na drugi aparat, który nam po prostu przyjdzie. No ale już nie chciałam odkładać nakładania tego filmu, bo znowu by się trochę zeszło, bo teraz na tą kamerę, którą zamawiamy, to troszeczkę się na nią czeka. No więc postanowiłam nagrać wam po prostu wcześniej ten film. Ale no dlatego generalnie ostatnio tyle się zeszło po prostu, dlatego nie wstawialiśmy żadnego filmu, bo trochę mieliśmy po prostu rzeczy na głowie. Wracamy do tej normalności, zaczniemy w końcu też coś ogarniać znowu w domu, więc na pewno te filmy będą znowu powstawały. No więc co, w najbliższym czasie na naszym kanale na pewno będzie kilka nowości. Także pamiętajcie o subskrypcji, aby być z nami na bieżąco. Tak, córcia? Do żłobka pójdziesz. Do żłobka pójdziesz niedługo! To ma dziecko tyle energii, że ja nie wiem, skąd to ma tyle energii. A biorę też pod uwagę, że jeszcze będą takie sytuacje, wiadomo, że jakieś tam chorowanka w żłobku i tak dalej, więc cieszę się, że chociaż mamy tą pracę zdalną, bo no w razie awaryjnych sytuacji w domu będziemy, tak? A nawet jak jedno z nas pojedzie do biura, to drugie po prostu będzie. Więc awaryjne sytuacje będą się zdarzały, więc będziemy w pogotowiu. Żłobek mamy niedaleko, mamy już wybrany, tak? Więc co, no już zaklepane, decyzja podjęta. Ile mogliśmy, tyle to przeciągnęliśmy, ale już dłużej po prostu nie możemy, bo już nie wyrabiamy się między bieganiem do Korneli a naszą pracą. A wiadomo, pracę własną trzeba wykonać, tak? Więc no nie wyrabiamy, żeby zrobić jedno i drugie. O, proszę bardzo. I kto tutaj tak wlazł? Sam? No właśnie, chwila, moment. I dziecko mi wlazło po tych trzech schodkach. No. I tak już wchodzę sobie. I skarpety już zdjęłam, widzę. Proszę bardzo, jak bryka. Kto tu tak bryka, co? No i teraz to jest właśnie ulubiona zabawa Kornelci. Wystarczy ją tylko delikatnie spuścić z oka, więc nie ma takiej możliwości, żeby ją spuścić z oka. Bo ona ostatnio właśnie się zaczęła nam tak wspinać po schodkach. A my jeszcze nie mamy, wiecie, tych barierek. Więc musimy te barierki kupić. Już czas i pora. Będzie trzeba je zamówić. Bo ten wariat mały to po prostu ma tyle energii, że musi gdzieś ją wyładować. I robi to ostatnio na schodach. Tak? No ale tutaj taty nie ma. Tata jest w biurze, córcia. Ty idziesz na górę do taty, a taty tutaj nie ma. Nie ma taty! Tak! Ta-da! I gdzie przyleciałaś? Gdzie weszłaś? Musisz pozwiedzać teraz wszystko. Tak? Wszystko trzeba pozwiedzać teraz. No i tak sobie chodzi po tych pokoikach, o. Nie ma taty tam. Bo Sylwester
Sylwester tam zazwyczaj pracuje. Ja pracuję właśnie na dole, a Sylwester tam i tak Kornelcia się właśnie nauczyła wchodzić do niego. Tak? Ale nie ma taty. Gdzie tata pojechał? Gdzie tata twój pojechał? Do pracy! Zaraz wróci! Z tej strony mam tak jeszcze dwie tutaj śrubki do dokręcenia. Córcia, będziesz z mamą ćwiczyła? Chcesz mamie pomóc przykręcać śrubkę? Damy radę jakoś może bez taty, co? Ogarniemy. Nic tutaj trudnego w końcu. Dużo tych śrubek tutaj nie ma. Jeszcze z drugiej strony tak samo musimy zrobić, tak? Ampule dodali. To można skręcić, chociaż my też gdzieś tam mamy, ale dobrze, że są. Zawsze lepiej. Super zabawka. Zawsze coś nowego, tak? Ty tak jak i mama, co? Będziesz się lubiła takimi męskimi rzeczami bawić. No, już tak czuję. Mały Bob budowniczy będziesz. Nie, ale do buzi tego nie wkładaj. Tak, Monia do buzi, brawo. Co? Opa, nie w drugą stronę. Kręcę w dobrą stronę, kręcę. Dzięki, córcia. Więc tutaj hopa. Czekaj, kręci mama jeszcze raz. Ich zakręci, co? Dobra, czekaj. Czekaj, zakręcimy wysiączkę. Podoba ci się? Będziesz lubiła takie zabawy jak mama. Mama też się lubi bawić takimi rzeczami. Hopa. Super. Hopa. Tatuś wrócił i taki piękny bukiecik mamie kupił. Zobacz. Jaki piękny boksik. Zobacz. A ty pokaż, co dostałaś. Tylko nie zrywaj mamie łebków. Nie zrywaj mamie łebków. Dobra, mama to lepiej weźmie, bo zaraz będzie po tym. A ty gdzie masz swoje serduszko ładne? Ładne są serduszka, tak? A tatuś dostał, proszę bardzo, koszuleczkę. Tak mi do ciebie pasowała. Cały ja. Tak, cały ty, cały tatuś. No i będziesz miał ideolo, ale co? Dobra, jest na ciebie. A to jest emeczka czy eleczka w końcu? Bo ja dwie zamówiłam. Dwie mam, bo drugą mam do zwrotu, bo nie wiedziałam, która będzie na ciebie dobra. Ty, ale nie rozwiązuj mamie tego bukieciku. Masz swój, mama ci da. Kornelcia też dostała, proszę, serduszko. Proszę. Eleczka. Proszę bardzo, to jest twoje serduszko. Tak? I wszyscy zadowoleni, każdy po serduszku dostał. Ale tego to nie rozwalaj, proszę. Nie rozwalaj mamie tego. Położę to, nie wiem, tam tutaj na stoliku będzie pasowało. O, proszę bardzo. Ideolo. Ona tutaj dosięgnie, to nie jest dobry pomysł. Kornelcia tu już dosięga, tak? Bez problemu. Kornelciu, ty masz to, tatusia. Tak. Sierduszko. Mam jakąś kalka. Tak. A kochasz tatusia? Kochasz tatusia? Pamiętaj jeszcze raz serduszko. O. W zeszłym roku jeszcze na rączkach byłaś, takie bobo małe. Zdjęcie gdzieś mamy. Serduszko puka w rytmie czacza. Dobra, mama chyba stąd weźmie ten bukiet, bo to nie sprawdzi się tutaj. Tak się prezentuje ten panelik sterujący. Proszę bardzo, tak sobie ustawiłam właśnie na telewizor. Miejsce oczywiście na pilocik, proszę bardzo, jest. Na pilocik, na telefon albo na bidon, na jakąś szklankę. Chociaż szklankę to i tutaj mogę sobie na blacie postawić na razie. Więc tak to się prezentuje. No i powiem wam, że naprawdę bieżnia profeska, bo jak widzicie, tor do biegania, tak jak już zresztą mówiłam, jest bardzo długi. Więc biegać można śmiało, bo niektóre właśnie z tych bieżni ludzi się skarżyli, że nadają się tylko do chodzenia ze względu na to, że po prostu jest krótki tor i bardzo szybko można się pośliznąć i wypaść. A tutaj tor jest długi, więc jak tutaj będę biegała, to mam jeszcze sporo miejsca za sobą. Także tutaj sobie włączamy start, powiedzmy.
i mamy możliwość przejścia od razu, tak jak widzicie, do 3 km na godzinę, do 6, do 9, do 12. Także nie trzeba tylko pstrykać cały czas plusikiem. Plusiki mamy tutaj do prędkości. Tutaj na tym się rączki trzyma, no nie? I tutaj jednocześnie puls się sprawdza. Więc tutaj możemy szybkość sobie zmienić, albo jak chcemy szybko zmienić na przykład do 6 km na godzinę, to tutaj sobie szybko zmieniamy i automatycznie przyspiesza. Więc to jest duży plus. Ale ja sobie na razie zmniejszę, żeby Wam pokazać, bo będę zaraz zipać. Są tutaj też, jak widzicie, takie różne programy, tylko nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Muszę sobie jeszcze ściągnąć aplikację do tego, albo tym kodem QR sprawdzić. No ale na razie mi się nie chce. Ja i tak z tej bieżni będę w ten sposób najwięcej korzystała, że albo będę biegała, albo będę po prostu sobie pod górkę chodziła. Co ta mama robi? Powiedz. Hehehe, uśmiecha się do ciebie. Chodź, dawaj mama, dawaj, dopinguj mamę, mama, mama. Tatuś pojechał po pizzę, bo ogarnęliśmy się, że nawet na walentynki nic do jedzenia nie mamy, tak? A Kornelcia, zobaczcie, jaki ma bidonik, jak się ostatnio nauczyła pięknie pić, bo musimy się przed żłobkiem trochę przeszkolić z picia, tak? Wody. Z bidoniku, ale pięknie sobie z tym radzi, chociaż powiem Wam, że na początku, jak go zamawiałam, myślałam, że będzie problem, bo ona nigdy ze Słomki nie umiała pić. Tak, a tutaj proszę bardzo, troszeczkę pogryzłam i się sama nauczyłam, tak? Sama się nauczyłam pić z bidoniku. I pięknie piję, powiem Wam, że z wodą naprawdę jak na razie problemu nie ma. Także bardzo się z tego powodu cieszę, bo niestety my tak nie jesteśmy przyzwyczajeni, chociaż się próbujemy przestawić, w szczególności w lato. Tak? Nie. Tak! Pycha woda jest! Pycha! Losie. Jak ty usiadłeś, Kamońku? Ja tak naprawdę planowałam kupić taką bieżnię pod łóżko. Taką mini bieżnię, bo wiecie, ja jestem niską osobą, więc tak naprawdę, no ja czytałam dużo opinii, ale dla mnie ten tor taki długi nie był potrzebny, bo ja jestem niska i Sylwester jest niski. My mamy też przez to krótkie nogi, więc gdybyśmy mieli ten krótszy tor, to tak naprawdę nic by się nie stało. A moglibyśmy zawsze złożyć taką bieżnię pod łóżko i mieć tutaj porządek i codziennie sobie ją wyciągnąć. Ale żadna z takich bieżni, właśnie, które się składa, nie ma tej opcji regulowanego, automatycznego wzniosu. Żadna. Bo przepatrzyłam naprawdę bardzo dużo ofert w internecie i nie znalazłam żadnej składanej bieżni, nawet takie za 3000, które są składane, nie ma funkcji tej automatycznego regulacji kąta nachylenia. Dokładnie tak to się nazywa. Przeszukałam wszystkie oferty z tymi składanymi, bo bardzo ją chciałam, no ale nie dało rady. Później szukałam w tych większych, czyli w tych, których się nie składa tak pod łóżko. Tylko są mniej więcej takiej postury jak ta nasza bieżnia. Może trochę mniejsze, ale w każdym razie mniej więcej składają się tylko, wiecie, tak w pionie. No i zazwyczaj jak była ta regulacja tego kąta nachylenia, to była, ale manualna. Czyli nie mogłam jej zrobić tutaj z poziomu przycisków, tylko z tyłu tutaj był takie wahadełko, które można było ustawić na takie 3 stopnie nachylenia. No i wiecie, trzeba schodzić, trzeba to zmieniać, a wiadomo, jak jest wszystko tutaj pod ręką, tym bardziej jak się biegać, jak się chce zmienić właśnie to nachylenie, no to lepiej jest, jak jest to po prostu tutaj już automatycznie. Ja po prostu bardzo to chciałam, bo ja wcześniej, jak chodziłam kilka lat temu na siłownię, chodziłam, ale nie za bardzo przypadam za siłownią, szczerze mówiąc. No ale jak chodziłam, to ja najpierw biegałam gdzieś tak około 9 km na godzinę, przebiegłam się tak, nie wiem, z 10 minut powiedzmy, a później jak się zmęczyłam, to brałam sobie ten maksymalny wzniosek i szybko chodziłam. I to jest naprawdę bardzo porównywalne gubienie kalorii do takiego biegania, jeżeli nie biega się tak mega jakoś szybko. Więc mi zależało na tym, żeby jednak właśnie ten automatyczny wzniosek, żeby był. No ale przez to też bieżnie są dużo droższe. I ja się naprawdę naszukałam tej bieżni, żeby znaleźć jakąkolwiek ofertę poniżej 2000 zł, a żeby był ten automatyczny wzniosek. Bo zazwyczaj właśnie bieżnie z tym automatycznym wzniosem kosztują powyżej 2000 zł, a ja nie chciałam tyle za bieżnię płacić, bo tak naprawdę też nie wiemy, ile będziemy z niej korzystać. Więc przeznaczałam sobie budżet na to 1500. I za tyle ją kupiliśmy. No i ona ten wzniosek automatyczny ma i wiem, że będę na pewno z niego korzystać. No i plusem też jest w tej bieżni to, bo ja myślałam, że to jest w ogóle oczywiste i że jest to w każdej bieżni. Wiecie, tutaj jest ten przycisk stop. Czyli jak sobie chodzę i znaczy jak biegnę i za szybką prędkość sobie narzucę i jak na przykład spadnę albo zjadę tutaj z tego, no to automatycznie jak to wylatuje, jakby odłącza się tutaj od bieżni, no to się bieżnie zatrzymuje.
Daleko nie polecisz. Co? Daleko nie polecisz. No tak. Daleko nie polecę. Na ścianę tylko. No ale w każdym razie to zabezpieczenie jest. Wiadomo, z tego się rzadziej korzysta. Ja myślałam, że to jest w każdej bieżni, ale się okazuje nie w każdej. Będziesz biegała z mamą? Będziesz biegała z mamą. Jak dorośniesz, to będziesz biegała. Nie, z mamą. Z mamą. Sibulasie, ty jeden. Jest tutaj, z tego co widzę, 12 poziomów ćwiczeń. Ale szczerze, czy ja z tego będę korzystać, raczej wątpię. Dlatego, że zawsze, tak jak mówiłam, najpierw korzystałam z tego biegania, a później po prostu z tego wchodzenia tak jakby pod górkę, czyli z tego wzniosu. A z tych interwałów, nie interwałów, jakichś tutaj programów, no rzadko się korzysta, ale jak ktoś by potrzebował, to coś takiego tutaj jest, jest 12 programów. Trzeba ściągnąć jakąś tam aplikację, albo tutaj jest właśnie taki kod QR i jakoś to tam ustawić. Ja nie będę z tego, szczerze mówiąc, raczej korzystać. No i też jest możliwość podłączenia tutaj słuchawek. Ale ja też wątpię, żebym z tego korzystała, dlatego że specjalnie postawiłam sobie właśnie bieżnię w salonie, że jak będę sobie jakiś oglądała serial na Netflixie albo jakiś film, to żeby tyłek ruszyć i po prostu nawet przy tym filmie z godzinkę tak dziennie sobie po prostu poćwiczyć. No ale taka opcja po prostu tutaj jest, w razie czego są nawet jakieś głośniki, ale więc, no ale nie wiem, jak z tego się korzysta, nie, nie będę z tego raczej korzystać, bo ja tak jak mówię, mam tutaj telewizor, więc muzykę sobie mogę puścić, serial mogę sobie puścić, tutaj mogę sobie włożyć pilocik, bo tutaj mam właśnie takie miejsce, że mogę albo telefon sobie włożyć, albo pilocik, więc... No i wiadomo, tutaj jest miejsce na szklankę, na bidon, tylko że to jest takie właśnie raczej chude miejsce, więc tutaj przypuszczam, że w tych miejscach takich przeznaczonych na bidony raczej zmieści się mała butelka wody, raczej nie jakaś duża, albo chuda szklanka, bo nie wszystko się tutaj zmieści. Ja z tej strony, o tutaj sobie mogę postawić szklankę, więc mi tutaj to jest miejsce niepotrzebne, właśnie bardziej na telefon, żeby sobie położyć albo na pilot, to jest spoko. No i jeżeli chodzi o to wzniesienie, to mogę sobie właśnie je ustawić tutaj i mogę sobie je ustawić właśnie tutaj na tym sterowniku i mam tutaj w rękach też mogę sobie to ustawić. No i tutaj jeszcze jakieś takie standardowe pulsy, oczywiście mierzenie pulsu albo mierzenie kalorii, no to oczywiście też takie rzeczy tutaj są. No i tyle. No i spoko jest też to, że automatycznie można przejść na większą prędkość. Mamy szybkie prędkości 3 km na godzinę, 6, 9 i 12, więc nie musimy cały czas dodawać sobie, wiecie, plusikiem, 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 żeby zwiększać prędkość, tylko do tych właśnie kilometrów 3, 6, 9, 12 można automatycznie włączyć i automatycznie nam już tą prędkość do tylu kilometrów dostosowuje. To też jest spoko. No ogólnie powiem Wam, że to jest profesjonalna już taka bieżnia. To nie, ja myślałam, że to jest taka bieżnia domowa, jak ją zamawiałam, bo ja nie sprawdzałam mniej więcej, jaką ona ma długość, jaką ona ma wysokość, bo mi, tak jak mówię, na tym aż tak nie zależało. Więc ja nie spodziewałam się, że ona będzie tak wyglądać i będzie tak działać, tym bardziej, że ten wznios naprawdę jest wysoki. Ja myślałam, że ona delikatnie, wiecie, tak będzie się przechylać i tak naprawdę ja tak by mi wystarczyło, przynajmniej do takiego użytku domowego. Ale jak jest taki wysoki wzniosek, to mi to jak najbardziej odpowiada, bo wiem, że po prostu z tego się fajnie korzysta i dużo się kalorii poprzez ten wzniosek spala. To jest taka bieżnia już jak na siłowni, bym powiedziała. Wiadomo, że tutaj ona jeszcze ma taki starszy, można powiedzieć, ten panel, bo nie ma tutaj żadnego telewizorka, wiecie, jak są w tych nowoczesnych bieżniach, ale mi na tym nie zależało. Zresztą takie bieżnie to chyba koszt jest rzędu około 5-6 tysięcy, żeby kupić sobie już taką bieżnię z takim telewizorkiem ładnym i tak dalej. No ale mi na tym nie zależało, ja po prostu chciałam koniecznie mieć ten wzniosek, tak jak mówię już chyba nie wiem który raz. I co ona tutaj nie ma? Ona ma tutaj taki starszy panel, ale jest naprawdę duża i jest naprawdę spoko. Także jak na dzień dzisiejszy jestem z niej zadowolona. No tyle, że po prostu miejsca zajmuje sporo w salonie, ale my specjalnie ją tutaj postawiliśmy. Ale ja wiedziałam, że jak postawiłam w garażu, to po prostu nie będę z niej korzystać. A teraz do momentu, aż trochę schudnę, będzie tutaj stała, a już jak tam dojdę ewentualnie do jakiejś tam wagi, to wtedy postawię ją po prostu na górze, już żeby tutaj nie zawalała na miejsce. Ale na razie przez jakiś czas będzie tutaj ta bieżnia stała, żeby po prostu mnie kusiła i mobilizowała do tego, żeby schudnąć, tak? Więc tatuś sobie będzie chodził na tą swoją siłownię, tak jak chodzi cały czas, a mama będzie ćwiczyła sobie w domku, jak będzie z kornercią siedziała, bo mi szkoda czasu jakby takiego, wiecie, przeznaczać jeszcze na siłownię. Po pierwsze, ja po prostu nie przepadam za siłownią, więc ten czas, jak mam wolny, możliwość wyjścia nawet sama, bez korneli, bez cywka, to wolę sobie przeznaczyć na jakieś zakupy, na coś takiego, niż po prostu chodzić na siłownię. I tak jak chodziłam na siłownię, to 5 minut spędzałam czasu na orbitreku, później jakieś pół godzinki na bieżni, więc na jedno mi wychodzi. Myślałam też nad orbitrekiem i teoretycznie orbitrek jest lepszy, bo wiadomo, i tyłeczek można sobie zrobić, i nóżki, i w ogóle na wszystko, na wszystkie partie ciała, ale, no ja mówię, ja długo na orbitreku nie wytrzymuję, 5-6 minut,
Góra 10, ale to już jestem wtedy tak zmęczona, że już mi się nic nie chce. Więc ja bym się bardzo zdemotywowała, jakbym kupiła ten orbitrek i on by po prostu, wiem, żeby po prostu stał i ja bym z niego nie korzystała. Z bieżni się fajnie korzysta, w początku gdzieś tam na bieżni się dobrze czułam, więc dlatego wybrałam po prostu bieżnię, tak? Będziesz biegała z mamą? Tak. Mam nadzieję, że tak z godzinkę dziennie bym chciała, przynajmniej nawet tak partialnie, nie wiem, czy tam w ciągu dnia, jak sobie przerwę wezmę, to powiedzmy te 15 minut sobie poćwiczę z pół godzinki wieczorem, różnie, w zależności jak będę miała czas, ale tak bym chciała troszeczkę z niej skorzystać i troszeczkę brzuszka stracić po tej ciąży, tak? Czekaj. No. Tak. No, także co? To na tyle, jeżeli chodzi o bieżnię, tak? Dawno nas nie było, ale teraz się będzie pojawiało troszeczkę więcej tych filmów. Tylko czekamy, aż przyjdzie nam nowy aparat. Tak? Kornelcia będzie się nam nagrywała. Nową kamerą, bo tamtej już miałam tak dosyć, że musimy w końcu wymienić. Także widzimy się w następnym filmie. Także cześć, pomachaj. Cześć! Pa! Cześć! Pa, pa, pa! Cześć! Pokaż papa, jak ładnie robisz, jak się nauczyłaś. Pa, pa, pa! Pa, pa, zapytajcie papa. Pa, pa, pa! Pa, pa, pa! Pa, pa, pa! Dobla pęcia, dobla, dobla pęcia, dobla pęcia. Czorki robić, jak mam tu mam, czorki robić. Cora? Co to leci? Twoja piosenka leci, tak? Ba-dum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